Nie ma chyba osoby, która może powiedzieć, że nigdy nie słuchała radia. Najczęściej towarzyszy nam w podróży, czasami utuli do snu albo obudzi i sprawi, że dzień zaczyna się dużo lepiej. Dziś to ono ma swoje święto, a w zasadzie ludzie, którzy je tworzą. W Międzynarodowym Dniu Radia Paweł Jędrusik sprawdził, jak powstaje program Radia Silesia, to czego możemy słuchać każdego dnia. Jak obchodzić dzień radia to oczywiście najlepiej z radiem nam się udało nawet zobaczyć to jak wygląda Radio Silesia z drugiej strony. Dziś również światowy dzień radia. Drodzy słuchacze, pięknie dziękujemy, że jesteście z nami na co dzień i od święta, że towarzyszyć wam możemy w codziennych czasami troskach, czasami radościach. No i mamy nadzieję, że również Przynosimy trochę ulgi, no i uśmiechu na twarzy. Radio Silesia od samego początku istnienia swoją siedzibę ma w Zabrzu. Tak wygląda studio, z którego jego dziennikarze witają się codziennie z państwem. Stąd też płynie muzyka, którą słyszycie w swoich głośnikach. Centrum dowodzenia, ale też takie serducho Radio Silesia, czyli jesteśmy w studiu emisyjnym, gdzie na co dzień pracują prezenterzy, na każdej zmianie ktoś inny, czy to pojedynczo, czy dwójki i stąd właśnie nadajemy codziennie program i muzykę dla naszych słuchaczy. Ale Radio Silesia, podobnie jak inne radia, to nie tylko to centrum dowodzenia, bo żeby mogło działać i miało tak wiernych słuchaczy, potrzeba trochę wysiłku i pracy. Niespełna 20 osób, większości z nich nie słychać i nie widać. No nie widać w radiu, bo to taka natura radia, a nie słychać, bo nie wszyscy jesteśmy frontmenami. Kilka osób daje głos, a reszta tworzy radio, nie tylko program. A więc zbieramy informacje, to jeden dział i prezentujemy je, albo po prostu zbieramy środki, żeby to radio mogło działać. I to jeszcze jak, a my przyłączamy się do życzeń. Grajcie jak najdłużej.